Dzisiaj jest sobota rano i pokażę wam moje nowe mieszkanie, do którego się wprowadziłem. Zaczniemy może od basenu. Jest wszystko na kluczyk. O, kaczki pływały. To jest chyba jacuzzi. Tak, to jest jacuzzi. Tutaj mamy taki basen. Ale fajne kaczki. Jest dosyć wcześnie rano jak na sobotę, bo jest 8. Pomyślałem, że o tej godzinie nie będzie żadnego ruchu. Nie będzie żadnych ludzi i ten jest najbezpieczniejszy czas na nagranie. Ale fajne kaczki. I lecimy dalej. To ogólnie do całego osiedla należy ten basen. Teraz idziemy do mojego domku. Mniej więcej w takich domkach mieszkamy. My mamy dwa piętra, pierwsze i drugie. Cena takiego mieszkania, jakie zaraz pokażę, to jest netto 3200 dolarów, a brutto razem z opłatami, których jest około 100-150 dolarów, to brutto całkowity koszt to jest 1900 dolarów miesięcznie. I tak, do nas wchodzi się tutaj po schodach. I po prawej stronie 516 numer. Tutaj jeszcze mamy taki schowek na rowery, w którym na razie trzymamy puste kartony po wszystkich rzeczach, które przyszły do mieszkania, bo mieszkanie jest ogólnie puste. Jedynie meble były w kuchni. Jeszcze słońce dobrze nie wstało. To jest dosyć ciemno. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widoczne. Chociaż może zapalę światło. No, chyba bez światła lepiej. No tak. Tutaj mamy taki mały salon. Ten wyjście na taki balkonik, a ogólnie wszystkie okna, balkony mają taką siatkę przeciwko robactwu. Chociaż podejrzewam, że tutaj nie ma dużo robaków. Tam widać moje okno. Niestety... Hi, I'm just recording a video for... Not for YouTube. But to a friend. Come on, man. God. Yeah, yesterday I saw your glasses here. Here? Yeah. Right here? Yeah, right here. I was telling you it was about 8 p.m. but you were already sleeping, I guess. I was already sleeping. I yeah. Yeah. Tutaj jest taka, mamy pralnię, suszarkę, łazienkę dla gości. I tak to wygląda. Taka kuchnia, zmywarka. Duża lodówka, bardzo ogromny, mikrofalówka, kuchenka i idę na górę pokazać. Ogólnie mamy lustrzane pokoje. Sochaila pokój jest dokładnie taki, no delikatnie mniejszy od mojego, ale naprawdę delikatnie.
To jest mój pokój. Są naprawdę spore te sypialnie. To jest mój zapas napoi na weekend. No widok przez okno może nie powala, bo drzewko zasłania, ale nie jest źle. I tak, tutaj jest wejście do łazienki i są dwie ogromne po lewej i po prawej stronie szafy. Naprawdę są szerokie. Wchodzimy do łazienki. Łazienka jest niestety mała. Ale zupełnie wystarczająca. Właśnie jeszcze mają przyjść kurtyny pod prysznic. Bo teraz trochę woda wylewa się poza obszar prysznica. I tak to wygląda. Może pokażę z tej strony. Schody.